O, agresywne w pierwszy raz. Główne drzwi, czyli podejście na elitę, tak zwane, jak to nazywam zawsze. W ogóle wiecie, tak, żeby zrobić elitę na agresywnym, trzeba iść z głównego wejścia. Inaczej się nie da. Jest to co prawda możliwe. Znaczy, dałoby, no to prawda, wiadomo, można byłoby inaczej, ale no z głównego jest wejścia, jest najprościej. Okej, mamy Johanę jako hakera i 5%. Spoko, spoko. Ten salon. Okej, czyli to jest ten jeden z droższych. No to niech ty sobie poprowadzi samochodzik. Chodzi sobie pauzę, bo i pointa sobie ustawi. No, trochę sobie drogi stąd ma. Na pierwszy raz to może nie pamiętać. No i nawet można zobaczyć, ile kosztuje ten salon. To jest ten salon. Kosztuje 2 345 000. 2,5. Okej, czyli. No, to jest drugi najdroższy salon. Bo na pewno. No i dobra, zaczyna się. Tyk. Czekajcie, co? O kurde, to jest nie do zrobienia. A, znaczy. Może przesadzam, może za bardzo, ale to będzie bardzo trudno. Nie zrobił dostaw Dugana na podejście agresywnym. Mamy najtańsze bronie. Co za tym idzie, praktycznie oni są stannie. Patrzcie, ile ja tu muszę walić w nich, aby w ogóle ich ściągnąć, nie? Naprawdę dużo. Czy on w ogóle się podpalił? Czy on się podpalił? Nie, no nie podpalił się. Przynajmniej raz nie oberwał. Okej. Aha. Okej, to ja wszystko już rozumiem. Oni go nie atakują, tylko atakują mnie. To nie. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony niedobrze. Ale. No, to wszystko rozumiemy. Dlaczego mnie nie atakują? Koleś sobie jest odpalony. Okej. Pan odpalony, jak zawsze. To tutaj mam dobry plan. Dobra, dajesz panie odpalony. Lecisz. Skoro ty jesteś z Tytanu. Weź w takim razie teren, no. Bo ja tutaj no nie wejdę za bardzo. Kurde, teraz ma podpalające nawet pociski. Ale on jest dobry w tę grę. Pyk. Dobra, może coś z tego będzie, ale. Ja tutaj mam bardzo dobry plan. Ogólnie. Którego tutaj próbuję go wykorzystać w 100%. To sobie tutaj otworzymy drzwi, bo zrobił na szczęście wszystko. Chodź, koleś. Drzwi masz otwarte. Otworzę ci drzwi. Normalnie. Okej, no to. Niech sobie tam działa, no. Tyk. Wziął i zrobił sobie dużą rundkę. Tak można po prostu powiedzieć. Dobra, zjeżdżamy sobie tą windą w takim razie. A dawaj, koleś. Du, 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 du. Masz, lecimy, lecimy. Masz, leć, koleś, bo ty jesteś twardy. Ja wiem, że ty twardy jesteś. Więc dawaj. Pokaż swoje magiczne moce. Du, 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 du. To jest bardzo ciekawy przykład, to tak można powiedzieć. Ten gość trochę się kryje, ale bardziej się no nie kryje, no bardziej pokazuje, że no jest ewidentnie. No, że no takim czymś, no może. Może bo niektórzy uważać, że może ma jakieś modyfikacje do broni, ale no przynajmniej nie chodzi jeszcze na speedhacku. Takie no krycie się to nieco, najwyżej odpala takie opcje, które ktoś może pomyśleć, że. No, są takie normalne w tym, na tym napadzie, ale no nie są. Dobra. XD w ogóle. Gość karty nie umie walić. O, teraz to się uda. O, jadara padnę. Zacięły się drzwimi. Dobra, możemy to przeskoczyć. Kurde, weź mnie, nie blokuj. Dobra. Skoro tutaj kładziemy ładunki, zaraz będziemy wchodzić, no to będzie wychodziło. Zobaczmy, co będzie, jak w środku będzie rozłożenie. Plan jest dobry, tak powiem, bardzo. Pewnie jak tutaj przyjdzie do mnie, to od razu już zrobimy telefonik i wystarczy. Dobra, pyk. Skaczemy. O, trzy na środku. Mamy takie rozstawienie jak na tym na cichym. Dokładnie takie samo się trafiło. Ładuneczek na drzwi. Jedna. I tu można będzie postawić. I w sumie tyle. No bo za wiele czasu tu nie ma, nie? Nie można na wiele rzeczy sobie pozwolić, bo to jest tylko 7%. W sumie tyle wystarczy. Można zabierać od tego i lecieć po prostu po kolei. Bo nie ma innego lepszego rozwiązania, aby to zebrać. Aż i tak w sumie, to dużo i tak nie będzie zebrane.
Ja mam szczerze pojęcia, dlaczego w ogóle ten koleś robi kasyno, a nie robi sobie pelik. Nie żeby co, ale jak już ktoś gra tak odpalonym, no to lepiej nikomu nie pokazywać się, że gra się na odpalonym klientie tak naprawdę. Nie no, takie jest ogólnie doświadczenie, nie wiecie, z CS-a 1.6, takie było, ja w Metinie czy gdziekolwiek indziej, no nie pokazywało się ludziom, że jest się odpalonym. Albo ktoś ciebie zgłosi, komuś będzie się chciało to zrobić. No i co? No i mat będzie, nie? A tak co? W ogóle nic on nie zebrał, bo ja nie wiem co on robi. Ma otwarte jedno, otwarte drugie i nic nie zrobił. Ja nie wiem, ja nie rozumiem. Możemy w takim razie już wychodzić. Ale będziesz miał ponad milion zebrany, może się cieszyć. Ja już jesteśmy ledwo powyżej miliona. Zobacz, jaki bogaty będziesz. Dobra, walenie karty, no tym razem mu się już udało. Ja tak się już uleczyłem na fulla, patrzcie jak ta postać wygląda, to jest cała poobijana normalnie. Cała poobijana po prostu jest. Wszędzie ma dziury, gdzie może mieć, normalnie ser się z niej zrobił. Także no przeskakujemy no. Tylko no speeda nie odpalę, no ma god moda, ma pociski podpalające, przecież miał wybuchające, teraz sobie podpalające włączył. Także super zabawa no. Kurde, zaraz mnie mogą w sumie okrążyć, zrobić mi okrąż dziada czy coś. Tyle. To jakoś się udało. Ten ich wali pociskami podpalającymi, no ja nie wiem. Jest takie ammo w tej grze jak podpalające. Nie no, jest, ja będę mówił. Nie istnieje takie ammo. Ale nie jest, nie no, wybuchające też mamy, ale ty koleś kieruj. Ty masz ich tam na hita. O, 6500 dostałem, super. O ja. Ale wiecie ile z tego będzie? Mimo, że za cała ekipa, to ja tutaj nawet dostanę... jak byłby koniec tego napadu, to w ogóle dostałbym pewno mniej niż nawet 100 tysięcy za ten napad. To jest 15%. Mamy 5, 5, 10, 15, 23% z tego sobie biorą. Jakoś gdzieś tak te boty biorą z 22%? Tak około, jak to chyba będzie. No tak gdzieś... 22% z tej kwoty biorą, także no, mamy teraz przy sobie 900 tysięcy, także ile to będzie, ile to by było dla mnie, 900 tysięcy, 23% sobie boty biorą, czyli tak na oko, boty biorą z tej kwoty, no, blisko 200 tysięcy, czyli 200 tysięcy sobie biorą z tej kwoty i mamy dla siebie jako 700 tysięcy. Ja z tego mam oczywiście 15%, czyli tych 700 tysięcy dostałbym, uwaga, no troszeczkę więcej niż 100 tysięcy, więc wiecie, to jest bardzo opłacalny napad na kasyno, no jeden z najbardziej opłacalnych, jakie można było robić. Jakieś nawet na troszeczkę powyżej 100 tysięcy będę, czyli no nie będę gadał. Jest to naprawdę bardzo, bardzo mało. Tak kosmicznie mało, tak mógłbym określić. Nie no, jest. Dawaj ty, idź do samochodu, mi się nie chce prowadzić tych samochodów. Tam sobie go poprowadź. Chyba, że coś zrespisz. Bum. Bum, ale eksplodujące pociski. No, to jest to jeszcze gówniany samochód, to tym bardziej go nie chcę prowadzić. Masz, jedź sobie tym samochodem. O, już zgubiłeś pościg. Czyli mamy raz, dwa, ogólnie cztery haki już nam zademonstrował. Przy czym, no te dwa to są takie, no można powiedzieć, że to jest to samo. Bo zmiana pocisku, zmieni sobie z podpalających na wybuchające. Znaczy z wybuchających na podpalające, więc no w zasadzie to samo. Dobra, no w sumie w zasadzie możemy w tym miejscu już ten napad zakończyć. No nie będziemy go oczywiście kończyli całkowicie. Znaczy ja robię tak. Online, GTA Online, tu mamy taki magiczny przycisk, odszukaj nową sesję. Ja po prostu wychodzę stąd. Nic z tego nie dostaniesz napadu. Jak będziesz grał na czysto, to może mi cię znowu wylosuje. Unlucky. Unlucky tak zwane. Dobra, no. Napadzik, no można powiedzieć, że w skrócie by się udał. Lanza z bingo wylosowała się. Oto właśnie. Taka. Oraz po zakreśleniu było tylko tyle. Nie za wiele się wydarzyło, więc nie ma też za wiele pulu. Cóż. Bywa i tak. Czasem tak niestety jest. Dobra. W każdym razie to byłoby na tyle. Akcje są złe. Cześć.